Szczęśliwego Halloween, kochani! O, cześć! Uroczy kierowca wyścigowy i przeurocze małe... Sushi! Jak się dobrze rozpędzę, zgarniemy słodycze z calutkiego świata! Ale omijamy kraje, gdzie cukierki smakują rybą. Uwaga, uwaga, bardzo pilna transmisja z Ligi Herosów. Z Ligi Herosów? Pani prezydent Kopniak! Grzmoto mocni. Poważna sytuacja. Zielony duch dzisiaj uciekł. Tato, wtrąciłeś go do więzienia? No jasne, że tak. 20 lat temu, 20 kilogramów temu, nie miałem jeszcze dzieci. Tak, bo rodzenie dzieci odbiło się na twoich biodrach. Tego chłopca widziano w okolicy podczas ucieczki ducha. Nie wiadomo, dlaczego jest przebrany za dynię, ale może coś zobaczył. Chłopiec mieszka w Nowym Orleanie. Dziwne gadanie! Przecież stoi tutaj! Jako jedyny superheros pokonałeś zielonego ducha. Rozkazuję, by się wrócił z emerytury i znów go pokonał. Otrzymasz wszelkie środki, jakie trzeba. Powie pani kiedy? Powodzenia, grzmoto mocny. Super prezydentka znika. Polecisz go łapać, tato? Świat mnie wzywa, synu. To będzie najtrudniejsze, najgroźniejsze zadanie w mojej karierze. A was zabieram ze sobą. Yeah! Rodzinne wakacje! Mój duchomiotacz. Wykrywa obecność ducha i migiem niszczy wszystkie jego moce. O, coś wykrywa. Wow, to jest bardzo dobre, bo wykrywa kostki z cytryn. Może to nawiedzone cytryny, nie wiem. Hej, Taylor, tak? Jeszcze nigdy nie przeciągnąłem ręki przez ducha. Nadal nic z tego, ja nie duch. Hej, mogę cię o coś spytać? Myślisz, że to dziwne, że chłopak, z którym chodzę, woli odrobaczać psy niż iść ze mną na imprezę? A co mnie to? Ale powiedz, no bo wiesz, super, że on kocha zwierzęta, ale jest Halloween i... Max! Przepraszam za mojego brata. Zniechęcisz się, gdy go lepiej poznasz. O! Dzień dobry, panią. Chad? Spojrzałeś na nas. Wszystko gra? Jak najbardziej. Cześć, jestem Chad. Jestem Phoebe. Urządzam imprezę halloweenową. Może zechcesz przyjść? I nie spędzić miłego czasu z moją rodziną? Zaproponuj patrzenie w pralkę, a ja się zgodzę. Ekstra, to pójdziemy razem. Kurczę, no i znowu miga. O! Zorki stary, ale nie pojawia się na twoim przyjątku. Nie zapraszałem. Do zobaczenia, Phoebe. Koleś ma problem? O, w sensie, że jest ładny, uroczy i cię nie lubi? To nie problem. Nieważne. Idę sobie złapać zielonego ducha. Tak, mieszkamy na górze, nad cukierem. Phoebe, przyszłaś! Hej, Chad, jak grywasz? Ta, mogłam zostawić tę opaskę. Mogę cię oprowadzić? Nocny ogród jest naprawdę przeuroczy. Tak, bardzo proszę. Jaki uroczy wieczór. Cudowny wieczór. Dziewczyna też. Przestań. Dobrze? Nie, musiałam tak powiedzieć. Mów dalej. Twój amulet... jest fascynujący. Mogę zobaczyć? Tak, no czemu nie? Czysty demonit. Chroni cię przed opętaniem przez ducha. Skąd o tym wiesz, Chad? Ponieważ nie jestem Chadem. Z moimi mocami i supermocami Phoebe Grzmotomocnej będę rządził światem. Ale najpierw muszę się zemścić na Grzmotomocnym. Dobra, jest mega problem. Zielony duch opętał Chada. Ten koleś od początku wydawał mi się jakiś chory. Podrywam Phoebe, mogłem to skumać. Chad i Phoebe są na dworze, trzeba ją ostrzec. Hej, zielony,
Gadaj, gdzie moja siostra. Skąd mam wiedzieć? Ja nawet nie wiem, co tu robię. Co za... Przecież przebrałem się za przybysza z Marsa. Obejrzyj się, tu jestem. Opętał Phoebe. Ani kroku naprzód. Au! Nie żartuj, Max, nie skrzywdziłbyś ulubionej siostry. Sprawdź ślady po zębach na kostce, to moje dzieło. Dobrze, chcesz się zabawić? To zaczynajmy. Myślę, że ten głos nie pasuje do bluzki. To było nawet niezłe. Więc załatwię cię metodą podwórkową. Cofnij się. Sobie poczynasz, Max. Nie chcesz mi pomóc pokonać swojego ojca? Raczej nie, duchu. Ej, chwila! Wysłuchajmy go! Tak będzie grzeczniej! Sądziłem, że masz pociąg do zła, Max. Zrobiłbym z ciebie prawdziwego drania. Ale jesteś wyłącznie pozorantem. Phoebe, czy wszystko gra? Już za chwilę zrobię coś, co śni mi się od 20 lat. Okres dojrzewania. Jesteś zielonym duchem. Cudowne spotkanie, nieprawdaż, grzmotomocny? Klatka cała. Dzięki komu? Nie mieszaj w to mojej córki. Wyjdź i walcz twarzą w twarz. O nie! Tego nie zrobię! Co ty robisz? Ze stolikiem do kawy! To znaczy z twoim mężem! Ej, Hank! Może już czas użyć tych supermocy, co nie? Niech robi ze mną co chce. Nie zamierzam walczyć z córką. Z synem się zmierzysz? Max... Co ty robisz? Czas dowieść, że nie jestem pozorantem. Mówisz, że mam potencjał, ale nadal chcę się uczyć. Chcesz pomóc zielonemu duchowi? Przecież to jakiś obrzydliwy pomyleniec. Ja wszystko słyszę. Jeśli naprawdę chcesz poddać się złu, to ucieszy cię myśl, że przerzucę twego ojca w najciemniejszy zakątek kosmosu. Spoko. Jak chcesz, ciśnij nim. Max? Mówiłem, tato. Taki właśnie jestem. I powiem ci coś, zanim odejdziesz. Nigdy nie zrobię ci krzywdy. Miles, teraz! Miles, coś ty wymyślił. Chcę pokonać zło. Wróciła mi moc. Synu, wyłaź stamtąd. Dwa duchy w jednym człowieku to zbyt niebezpieczne. Poradzę sobie. Zamierzam tu zostać dłużej. Nas jest więcej, właź do klatki. Kto miałby mnie zmusić? Jestem zielony duch! Widzę tu jedynie ex-superbohaterów, duchy niższego stopnia oraz... Trudno powiedzieć, czym jesteś. Dzielną matką, która walczy o życie w Nowym Mieście. Dziękuję bardzo. Wciąż ma jeszcze moc ducha. O ile zmieni postać, ja go zatrzymam. Nie daję rady! Proszę, szybciej! Phoebe, podwójny dech! Coś ty, jeśli połączą się oddechy, zmrozimy pół miasta! Więc niech się łączą! Odsuńcie się! Wracasz do domu, duchu!